czy ty zawsze, Michał, wiedziałeś, że tylko taki wyraz? I też mam wrażenie, że w ogóle występujesz w Polsce. Więc czy też marzysz o tym, żeby na przykład za granicą pokazać gdzieś te swoje... Bo ty jesteś oryginalnym artystą i zawsze tak gdzieś jesteś okrzyknięty, mam wrażenie, a ty jesteś po prostu barwnym artystą, głęboko pokazującym swoje to, co czujesz. Na szczęście nie tylko w Polsce udaje mi się koncertować, głównie oczywiście w Polsce. Są też koncerty za granicą i absolutnie mam nadzieję, że kiedyś przyjdzie taki etap i przeskok na kolejny etap tej kariery, ale cieszę się, że w jakiś sposób mogę tutaj eksplorować i trochę wkładać kim w mrowisko i uczyć ludzi tolerancji, bo uważam, że kto jak kto, ale artysta musi mieć za sobą zawsze jakąś historię, kiedy wykonuje swoje utwory przed dużą publicznością. Ja staram się pokazywać za wszelką cenę, że wolność szeroko pojęta i poczucie, że jesteśmy w miejscu, na które zasługujemy, jest bardzo ważne. Chodziło mi o to, czy po prostu czy myślisz o takim wyjeździe na stałe, że tam byś mógł bardziej wyrażać to swoje artystyczne, na nigdy przykład w Stanach. Nigdy nie zapomniałbym na pewno o swoim rodzimym kraju i cieszę się, że tutaj mogłem rozpocząć tą swoją przygodę i będę cieszył się, kiedy ta przygoda przeniesie się też gdzieś indziej. Czyli gdzieś się marzy. No raczej, że tak.